Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś przedstawię Wam troszeczkę starszy materiał, który powstał na konkurs dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Materiał ten ukazuje się właśnie dziś z dwóch powodów. Po pierwsze, aby umilić Wam czas ten, który macie do spędzenia w domu. Po drugie, gdyż właśnie dzisiaj, w sumie zaraz po nagraniu tego wstępu, będę szykował się do przygotowania konspektu do płaczu, czyli kolejnej części recenzowanej dzisiaj książki. Żeby nie przedłużać, podam Wam jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, normalnie poleciłbym Wam się wybrać do owej biblioteki, jednak niestety ze względu na sytuację, jaką mamy, jest to niemożliwe. Ale zamieszczę Wam ich fanpage na dole w opisie, gdyż dzieje się tam strasznie dużo rzeczy. Między innymi konkursy związane z czasem, który możecie, a w sumie musicie spędzić w domu, webinary dla bibliotekarzy, czy też różne internetowe lekcje. Po drugie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Empik za darmo udostępnił dostęp na 60 dni do swojej aplikacji Empik Go, w której możecie przesłuchać parę tysięcy książek, przeczytać parę tysięcy e-booków, między innymi właśnie Toń Marty Kisiel. Więc jeśli Wam spodoba się dzisiejsza recenzja, biegnijcie, korzystajcie, póki mamy na to czas. Również chyba jest darmowy abonament na Legimi dla młodzieży i dzieci. Jeżeli ktoś lubi audiobooki lub chciałby się przekonać, z czym to się je, również obowiązuje darmowy 14-dniowy okres próbny na Storytelu. Jest dużo opcji na spędzenie wolnego czasu. Chwytajmy się, czego się da. A teraz zapraszam na seans. Toniesz. Jeszcze przez chwilę unosisz się na powierzchni wody, ale powoli brakuje ci sił. Twój wewnętrzny głos wydaje ci imperatyw. Toń. Więc toniesz. To takie przykre, że nie masz już siły do walki. Że tak naprawdę nigdy jej nie było. Ani twoich rodziców. Ani miłości. Ani nawet bezpieczeństwa. Po prostu powoli opadasz. Ale w nagłym impulsie bólu w klatce piersiowej pojawia się iskierka nadziei. Walcz, bo jest szansa, aby wygrać to życie. Tyle ci wystarczy. Iskra, aby uratować wszystko. Uratować siebie. Po tak enigmatycznym wstępie oczekiwalibyście pewnie historii o walce z własną słabością i przeszłością. I poniekąd znajdziecie to w powieści Marty Kisiel o intrygującym tytule Toń. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i zapraszam Was do wideo recenzji. Mieszkanie rodziny Stern we wrocławskiej kamienicy jest zamieszkane przez trójkę kobiet. Niewysoką czpiotkę Justynę zwaną Juicy i starszą, poważną siostrę z lekką nerwicą natręstw Eleonorę oraz przez ich surową, upiorną ciotkę. W tym domu od czasu, kiedy siostry były dziećmi, panują trzy zasady. Po pierwsze, nigdy nie wpuszczać nikogo za próg. Po drugie, nigdy nie zostawiać pustego mieszkania. Po trzecie, nigdy nie wspominać o tym, co się stało z rodzicami. Najgorsze jednak jest to, że dziewczynki nie znają powodu zachowania ciotki, ani tego, w jaki sposób doszło do śmierci ich rodziców. Książka od początku jest bardzo tajemnicza. Począwszy od tytułu, który sprawia wrażenie rozkazu, przez cudną okładkę, która potęguje nasze domysły związane z istotą tytułu, a na lapidarnym, ogólnikowym opisie kończąc. Osobiście spodziewałem się mrocznego kryminału, dramatu lub powieści psychologicznej, jednak żaden z moich domysłów nie był trafiony. Juicy na polecenie ciotki wraca do Wrocławia, aby zająć się domem, gdyż ta wymarzyła sobie wakacje w tropikach. Justyna nie mieszka tam od czasu, gdy pokłóciła się z resztą żyjącej rodziny i nie ma pojęcia o aktualnych zmartwieniach siostry i ciotki. Na całe nieszczęście nie dociera do mieszkania na czas, przez to zostaje złamana pierwsza z trzech zasad ciotki. Nigdy nie zostawiać pustego mieszkania. Mogłoby się wydawać... Nic wielkiego. Po co karmić paranoję? Jednak przez to rusza lawina. Istna reakcja łańcuchowa wydarzeń, w efekcie których owe zasady zaczynają nabierać sensu. Na progu domu zjawia się tajemniczy osobnik, który twierdzi, że ciotka Justyny zostawiła dla niego paczkę, której on bardzo potrzebuje. Aby dopiec ciotce, Juicy łamie kolejne przykazanie i pozwala mu się rozejrzeć. Oj, kiedy ciocia wróci, nie będzie z niej zadowolona. Oczywiście, te na pozór błahe wpadki musiały mieć swoje konsekwencje. Eleonora wraca do domu, robi raban i razem z siostrą główkują, jak tu uniknąć katastrofy. Okazuje się, że tajemniczy jegomość ma na imię Ramzes, jest antykwariuszem i od jakiegoś czasu nawiedza ich mieszkanie w kamienicy.
Klara i Eleonora odsyłały go zawsze z kwitkiem, jednak skąd Juicy miała o tym wiedzieć? Dziewczyna obmyśla plan, jak go znaleźć i nakłonić, aby oddał skradzioną paczkę. I w tym momencie dochodzi do pierwszego zagadkowego morderstwa. Jeśli ktoś kiedykolwiek słyszał o Marcie Kisiel, to może być teraz trochę zdezorientowany. Jak to? Autorka od humorystycznych książek fantastycznych w poważnej odsłonie? Czy to ma prawo zadziałać? Sam miałem co do tego wątpliwości, gdyż pani Kisiel dożywociem i siłą niższą wypracowała swój własny, niepowtarzalny styl, w którym górują opisy i kwiecisty język. Może być to związane z faktem, że z zawodu jest polonistką. Jak więc cecha, która charakteryzowała wcześniejsze dokonania pisarki, ma się do tajemniczej powieści? Mam wrażenie, że książka bardzo płynnie wraz z fabułą zmienia swój gatunek. Jak powiedziałem, jest bardzo tajemnicza. Przechodzimy z kryminału w thriller, później w zagadkę historyczną, a na czystej fantastyce kończymy. Tak szalony miks wymaga dużych umiejętności narracji i w paru miejscach aż prosił się o rozładowanie napięcia i ciężkiej atmosfery, do czego autorka z ciętym językiem jest wprost stworzona. Czytając, wydawało mi się, że pani Kisiel zainspirowała się, biorąc cechy i pomysły od najlepszych polskich pisarzy, m.in. od Andrzeja Pilipiuka z jego cyklem o Robercie Stormie na czele. Bardzo mocno właśnie ujął mnie ten wątek historyczny, wykorzystanie legend Dolnego Śląska czy nazw ulic z okresu okupacji. Według mnie autorka stworzyła świetny, mroczny, ciężki klimat Wrocławia. Czytając, odniosłem wrażenie, że sam znalazłem się w takim zatęchłym mieszkaniu w kamienicy, pełnym staroci i tajemnic. Również kupił mnie ten nieoczekiwany zwrot akcji w postaci odkrycia fantastycznego charakteru powieści. Drobnym minusem zaś jest fakt, że książka, jak możecie zobaczyć, jest krótka. Tu aż prosi się o rozbudowanie pewnych wątków, więcej wyjaśnień pewnych zjawisk, czy też po prostu więcej fabuły. Jednak nie wszystko jest stracone. Nadzieja leży w nadchodzącej... oby kontynuacji. Podsumowując, świetna książka poruszająca ciężką kwestię budowania raz zaprzepaszczonej relacji, pełna akcji oraz niespodziewanych plot twistów. Bardzo miłym aspektem było odkrycie jej fantastycznego charakteru, jednak jeżeli ktoś nie lubi takich klimatów, może czuć się zawiedziony. Także polecam wszystkim, którzy kochają wszelką literaturę fantasy. Uważam za świetne posunięcie zakup takiej książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wśród Młodzieży. Na liście wyhaczyłem również parę innych tytułów, które czytałem i polecam oraz te, których treść z chęcią bym poznał. Także zachęcam Was do pobierania listy książek i szturmowania drzwi bibliotek. A na dziś to wszystko. Siema!